Cześć, witajcie. I wysokość Premier League. 12. kolejka zaczyna się już dzisiaj. Czas na zrobienie swoich zmian w Fantazy Premier League jest do 19.30 deadline. No i w Anglii teraz wchodzimy w taki, można powiedzieć, dosyć fajny, ciekawy dla kibiców okres świąteczno-noworoczny, ponieważ kolejki będą co 3 dni właściwie. Także będzie się bardzo dużo działo. No i następna, trzynasta kolejka, jak możecie zobaczyć, startuje już we wtorek. Także pamiętajcie o tym, żeby, żeby zmi zrobić zmiany w swoim składzie. Nie czekać na ten weekend. No ale pewnie we wtorek e, też wpadnie jakiś odcinek z podsumowania tej dwunastej kolejki u mnie. E, jeżeli chodzi o tą właśnie dwunastą kolejkę, to najciekawszy zdecydowanie mecz będzie jutro. Będą to wielkie derby Manchesteru, United podejmuje City, oj będzie się na pewno sporo działo, natomiast jeżeli chodzi o mnie, o 11 kolejkę, zdobyłem w niej 66 punktów. Wynik dosyć przeciętny, biorąc pod uwagę, że średnia była bardzo wysoka, w ogóle to ci załodnicy premium bardzo dobrze punktowali, no i 62 punkty, taki był average, ja 4 punkciki więcej. Mogłoby być o wiele lepiej, ale tragedii nie ma, biorąc pod uwagę to, że jak możecie zobaczyć, na ławce rezerwowych, no właśnie nie miałem ławki rezerwowych, trzech piłkarzy z Aston Villa, y, która, nie za, y, która y, miała Blanka, siedziało u mnie na ławce rezerwowych, no ale w tej najbliższej kolejce już wszystkie 20 drużyn będzie grało swoje 10 meczów. Także y, taki Watkins i Gryliś, Myślę, że na pewno do mojego składu wskoczą i będą głodni po dwóch tygodniach przerwy i coś tam zapunktują. No. Jeżeli chodzi o mój skład, to przede wszystkim najbardziej jestem zadowolony z, z dobrego wyboru kapitana. Od trzech kolejek no nie zgadłem kapitana. Teraz się udało. KDB 28 punktów, także to się na pewno ceni. Drużny moi nie będę zbytnio. Omawiać jeżeli chodzi o overall, to jest miejsce w top 200 179 794 pozycja. Mogłoby być lepiej, ale jest na pewno lepiej. Dużo osób na pewno by się ze mną na tę pozycję zamieniło. Jeżeli chodzi o moją ligę, to Wam ją pokażę, pokażę, ponieważ jestem tutaj na piątej pozycji i jak pewnie już to nie raz mówiłem. Najlepsza piątka na koniec po 38 kolejkach dostanie ode mnie jakieś nagrody. Co to będzie, jeszcze zobaczymy. Na razie liderem mojej ligi jest pani Marzyna Stiller, która uzyskała 707 punktów. A właściwie to nie jest pani Marzyna, tylko jeden gościu pisał, że, że tam w komentarzu, że, yy, że na koncie swojej żony gra i, i ma pierwsze miejsce, także szacun. Nie, nie pamiętam, jak się jak masz na imię, ale no tutaj pozdrawiam Ciebie. Dobrze ci naprawdę idzie. 707 punktów. Choć ja mam 690, 17 punktów, tylko tracę do tego pierwszego miejsca niewiele i jest szansa tutaj to nadrobić, bo nie będę już omawiał 11 kolejki. Przejdę do tego, co mamy w 12 kolejce. I tak wygląda mój składnik na tą 12 kolejkę na chwilę obecną. W bramce jest McCarthy. Grałem u siebie z Sheffield. Jeden punkcik ma Sheffield. Kandydat główny do spadku. No, powinien być Kinshit, tak mi się zdaje. W obronie jest Chilwell. Van Alholt. Z Tottenhamem. Może być nieciekawie, ale jest. Na razie jeszcze jest, na razie go nie sprzedałem. Jest także Soufal W pomocy mamy Grillisia, Mamy wrzotę. De Bruyne i Fernandeza na chwilę obecną. No, Grylis, tak jak mówiłem, wraca. Żota się świeci na żółto. Żota się świeci na żółto. A jak możecie zobaczyć, ja tu miałem na niego ustawionego kapitana. Ale teraz już wiem, że kapitanem Żota na pewno nie będzie, ponieważ w tym ostatnim meczu w Premier League Żota, to znaczy Liverpool, grał z Wolverhampton. Byłą drużyną Żoty i ja liczyłem na to, że Jurgen Klopp wystawi go od, pierwszego, od pierwszej minuty żeby zagrał przeciwko swojej byłej drużynie. Tymczasem trochę się zdziwiłem, bo żota zagrał dopiero ostatnie 20 minut. Tymczasem 3 dni temu w meczu Ligi Mistrzów z Midtjylland w Danii żota zagrał no właściwie cały mecz. I przez to, że teraz on ma to, że się świeci na żółto, ja jestem skłonny raczej przyjąć, że żota zacznie mecz z Fulham na ławce rezerwowych no i niestety w takim przypadku nie mam nikogo z Liverpoolu w moim składzie na mecz z Fulham chciałoby się mieć Salah Salah no w tym meczu z Fulham jest w stanie szczycić hat -tricka. jeżeli zagra od pierwszej minuty w ostatnich meczach Salah zawsze grał od pierwszej minuty to grał całe 90 minut zarówno w meczu z Wolverhampton jak i w tym ostatnim meczu w Lidze Mistrzów z Mityland, to ja się zdziwiłem trochę, że nawet Salah gra, bo ja myślałem, że Liverpool ma już pierwsze miejsce i Klop wystawi w ataku Minamino, Origiego i, i Shakiriego, A ten Salah to ja nawet na cholerę wiem, po co on tam grał 90 minut w tej dani. Po co mu to jest potrzebne, to ja nie wiem. Zamiast go oszczędzać na mecz z Fulham, zamiast go oszczędzać na następną kolejkę, bo za trzy dni. Liverpool znowu będzie grał bardzo ważny mecz w tym sezonie z Tottenhamem. To on zagrał normalnie 90 minut z Mityland. Nie wiem po co. Firmino z Mityland w ogóle nie grał, w ogóle nie pojechał do Danii. Także Firmino na pewno będzie grał w podstawowym składzie. Sadio Mane w meczu z Mityland wszedł na ostatnie 3 minuty. Klop go potraktował jak jakiegoś młodziaka. Także Sadio Mane z Fulham. Na pewno zagra od pierwszej minuty, i to, że się żota świeci na żółto, wskazuje, że Salach również będzie w podstawowym składzie. I Salacha myślę, że na tą kolejkę trzeba mieć i będę chciał go kupić, ale no, jak zaraz zobaczycie, będzie to bardzo trudne. W ataku mam jeszcze Watkinsa, DCL-a i Keina. Watkinsa na razie zostawiam, Keina oczywiście też. Z DCL-em się wahałem. Z DCL-em się wahałem i też dużo osób tam się pytało, czy to jest dobry moment na to, żeby w tym sezonie już dcl sprzedać. Według mnie, mimo tego, że Everton gra słabo, ma trudny kalendarz, bo jak widzicie, od 12 teraz do 16 kolejki to się świeci na czerwono. Trudny kalendarz dla Evertonu, nie mają formy, ale najważniejsze jest to, że. DCL ma formę i, i onż tego leszczela to jest dla mnie najważniejsze. I jak możecie zobaczyć, DCL w 11 kolejkach szczelił 11 goli, tylko tak naprawdę w, w 3 kolejkach nie szczelił gola, a tak szczela co kolejkę. I to jest najważniejsze, to się liczy. No i DCL-a ja osobiście zostawiam. Na chwilę obecną DCL-a ma w swoim składzie 60% graczy ponad. I ja postanowiłem, że, że dopóki DCL ma w składzie połowa graczy, ja go na 100% na pewno nie sprzedam, bo DCL w każdym meczu może tego jednego gola szczelić, nawet jak teraz grałem w meczu z Chelsea. Jeżeli posiadanie DCL-a spadnie poniżej 50%, to wtedy dopiero będę się wahał, czy go sprzedać, ale na chwilę obecną no, raczej planuję DCL-a. Zostawić na dłuższą, dłuższy moment, może nawet do końca sezonu w moim składzie. No, także yy, przejdę teraz do transferów. No, jak możecie zobaczyć, no niestety mam jeden transfer, jeden transfer tylko w banku, tylko niecały milion. I jeżeli chciałbym tego Salaha kupić, no to musiałbym sprzedać Bruno. No bo co do tego meczu Manchesteru, to. Ciężko tutaj wskazać zwycięzcę, jaki ten wynik padnie. Manchester United no niby grał u siebie, ale dla, dla United to wcale nie jest e, tak dobrze, ponieważ jak zobaczycie na tabelę, to Manchester United jest taką dosyć specyficzną drużyną, że oni więcej punktów w tym sezonie zdobyli na wyjeździe, a nie u siebie na Old Trafford, także... Wiem, że już kibice wrócili na stadiony, na razie w liczbie 2000, także fajnie, ale jeszcze nie wszędzie i z tego co wiem to Manchester jest jeszcze w tej czerwonej strefie w Anglii i, i tam kibiców jeszcze na tych derbach nie będzie, więc tutaj e, według mnie City jest faworytem tych derbów mimo wszystko, De Bruyne nadal jest w formie, no Bruno również jest w genialnej formie. No ale ten mecz przede wszystkim w Lidze Mistrzów teraz 3 dni temu z Lipskiem przegrany 3 do 2. No Bruno oczywiście Penaldes strzelił gola z rzutu karnego, coś tam zrobił i w tym meczu z City również może coś zrobić, ale ja jestem skłonny Bruno jednak sprzedać. Wiem, że mogę tego żałować i to cienko kwiczeć mogę po tym, ale jednak Salaha bardzo chcę mieć w swojej drużynie na ten mecz z Fulham. Bo, jakby Salah strzelił Fulham hat a jakbym go nie miał w drużynie, to ja bym sobie to, tego po prostu nie wybaczył. Zwłaszcza, że Faraon jest takim piłkarzem, od którego ja osobiście zaczynam zazwyczaj układanie swojej drużyny i, i na nim się nigdy nie zawiodłem. Sprzedałem go tylko dlatego, że miał Covid. -a. W tym meczu ostatnim z Ulwes Salah zagrał genialny mecz. Zdobył bramkę, miał asystę, no i widać było, że był taki aż cały Salah naprężony jak sprężynka. On chciał w tym meczu szczędzić jak najwięcej goli, i widać, że jest w formie, widać, że, że jest na co tutaj stawiać. No i patrzcie na to, chciałbym tutaj Salaha kupić za Bruno, ale niestety tego zrobić nie mogę, bo jak dodam Salaha, to mi wyskakuje minus 8. Minus 0,8, czyli będę musiał kolejnego piłkarza sprzedać, zrobić minus 4, żeby kupić Salaha ale myślę, że, że Egipcjan nie jest tego warty. I po raz drugi w tym sezonie zrobię to minus 4, zaryzykuję Salah Mam nadzieję, że Balnie tego hatryka zdobędzie wtedy 20 punktów razy 2, 40, to minus 4 mi się zwróci. Wiem, że większość osób będzie miała Salah'a na kapitanie. Ja również jeżeli Salah by nie zagrał, no to trudno się mówi. Nie tylko ja na tym ucierpię, ucierpią również inni menadżerowie. Także sprzedam tutaj Tilemansa i w jego miejsce kupię sobie naszego przyjaciela z z południowej granicy, za południowej granicy, znaczy się, który szczenił w ostatnim meczu z United Gola, jest to oczywiście e, Tomasz Sołczek. E, także będę miał dwóch Czechów z West Hamu. Chyba Sołczek pójdzie tutaj na ławkę rezerwowych, ale Sołczka też kupuję z tego względu, że nie wiem, czy wiecie, ale bardzo ważna informacja: dowiedzieliśmy się już o tym, że, że 18 kolejka będzie kolejką blankową ponieważ z 18 na 19 kolejkę został przeniesiony mecz West Hamu z West Bromem. Także to jest dobry moment, żeby na przykład w 18 kolejce zrobić Frechita, jak ktoś ma, a w 19 kolejce właśnie mieć w składzie trzech piłkarzy z West Hamu, choć nie tylko z West Hamu, bo, bo to będzie zależeć od wyników meczów w Pucharze Anglii. Nie tylko West Ham zostanie przeniesiony na, na tą 19 kolejkę, mogą trzy, nawet cztery mecze jeszcze e, przenieść e, się na 19. kolejkę, także ta 18. kolejka będzie taką kolejką okrojoną, bo tam będzie pewnie tylko 5-6 meczyków, a w 19. kolejce będziemy mieć z 15 meczów, także tam będzie do, dosyć ciekawie, to będą na pewno różnice. No ale dobra. Cztery punkty minusowe, ale jednak ten Salach mnie kusi. Kosztuje tylko 12,3. Jakby walnął tego hatryka, albo przynajmniej gola 2 z fulam, to jego cena pewnie znowu podskoczy na 12,4-12,5, i wtedy by mi powoli brakowało funduszy, żeby Salah odkupić. Także także mam De Bruyne, mam Salaha, nie mam Sona, nie mam Bruno, no ale trudno się mówi. Nie można mieć wszystkich najlepszych. To jest właśnie taka gra, że że na kogoś trzeba postawić no i moi drodzy robię to minus 4 tutaj na wizji także zaczynam zaczynam w ogóle w ogóle kolejko od minusowych 4 punktów ale w Salach tutaj wjeżdża na kapitanie na wice zostanie na razie Żota, jakby jakimś cudem Salach nie wszedł od pierwszej minuty to pewnie Żota wejdzie no ale liczę tutaj na Salaha dwa gole minimum proszę od Faraona zamawiam tutaj raz, dwa, trzy albo najlepiej hatryczka. także tak to tutaj będzie wyglądało na ławce będzie, będzie Martinez, Soczek Lamptey, no i Kilman który skład, stracił miejsce w składzie Wolverhampton ale Kilman stracił to miejsce w składzie Wolverhampton z tego względu, że że Nuno y, zmienił ustawienie na czterech obrońców i to się nie sprawdziło, ponieważ w meczu ostatnim z Liverpoolem Wolves stracili cztery gole i to prawdopodobnie będzie oznaczać, że w kolejnym meczu, teraz y, y, no jutro, grając z Aston Villą, bardzo możliwe, że Wolves y, wróci do ustawienia z piątką obrońców i wtedy Kilman wróci do do podstawowego składu. Także jak macie Kilmana, to ja bym go jeszcze nie sprzedawał, bo może się przydać. Także Momo, we Trust in you, wierzę w Ciebie, pokaż wszystkim na co Cię stać. Z mojej strony to tyle. Życzę wszystkim zielonych szczałek w tej kolejce. Trzymajcie się na następnych odcinków. Cześć!